zbyt wstępu od sponsora. Nazywam się Krzysiek Wagner, jestem właścicielem firmy Foxcott. No i jestem tutaj dlatego, że szukamy pracowników do działu Androida, który rozwijamy. Właściwie w tym momencie firma w 90% zajmuje się Androidem. Jesteśmy takim typowym dev house'em, czyli firmą, która no, trochę działa na podzlecenie, ale rozwijamy aplikacje na zamówienie konkretnych firm, które są pomysłodawcami albo mają jakąś potrzebę specjalną. Nie jest tak, że rozwijamy własne pomysły i wrzucamy do marketu i czekamy, czy ona załapie, czy nie. Tylko działamy na zlecenie. Tych zleceń mamy coraz więcej. Przez ostatnie właściwie 2 lata rozwijamy. Widać? 2 lata, od 2 lat rozwijamy aplikację na Androida. Przez ten czas napisaliśmy około 20 aplikacji. Pierwszymi już nawet nie chcemy się chwalić, bo nie są to super, ale ostatnio piszemy coraz bardziej zaawansowane aplikacje. Nie mogę się nimi pochwalić tak po prostu wymieniając je, dlatego że zazwyczaj no, piszemy na podzlecenie, więc po prostu jak to inny się nimi chwali. To może macie coś, a może na coś na GitHubie macie? Nie, chyba. Ale na przykład pisaliśmy dla Mobilization aplikację obsługującą konferencję. Z agendą i taką fancy. Ale kodów żeście nie otworzyli. Nie, ale może... Nie ma się czym chwalić, tak? Pisaliśmy na szybko, na kolanie. O, jasne. I nie było intent serwisów. Mamy za sobą parę aplikacji finansowych, takich do zarządzania budżetem domowym, do zarządzania z informacjami o akcjach, takie aplikacje giełdowe, aplikacje informacyjne typu newsy, na przykład do takich miast, aplikacje turystyczne, gdzie są mapki, jakieś trasy turystyczne, informacje o ciekawych miejscach w mieście. Aplikacje no, takie bardziej wizerunkowe, czyli na przykład ostatnio pisaliśmy grę taką dla dzieci, dla jednej z firm, która produkuje soczki dla dzieci i tam zaimplementowaliśmy bibliotekę do fizyki, box 2D. Co prawda to jakieś pierwsze nasze kroki akurat w takim temacie, ale no, to jest przykład ciekawych tematów, które poruszamy. Każda aplikacja jest inna i z każdą zdobywamy coraz większą wiedzę. No więc dużo się dzieje u nas w firmie. Firma nie jest w miarę mała, no, jest bardzo mała. To znaczy oprócz mnie i wspólnika jest jeszcze 3 programistów, więc jest nas w sumie 5. Mamy świadomość, że to nie jest firma, która może konkurować na rynku pracy z Samsungiem, który hurtowo przyjmuje po paręnaście, parędziesiąt osób. No ale na pewno to, co oferujemy, to jest bardzo ciekawa robota i dużo do takich wyzwań właśnie programistycznych, tak? Bo z Androidem jest mnóstwo problemów, jeśli chodzi o ich API. I wiele rzeczy trzeba samemu rozkminiać. Nie jest to tylko siedzenie w layoutach. To jest programowanie w Java jednak głównie, więc jeśli ktoś się obawia, że to jest robota polegająca na ładnych bitmapach, to tak nie jest. Oczywiście to też jest część roboty, ale jakoś się nią dzielimy. No ja mam świadomość, że nie przychodzę tutaj do towarzystwa, gdzie każdy z was szuka roboty, no ale jakaś szansa jest, tak, że może ktoś z was myśli o zmianie pracy, czy ma znajomych, których taka oferta roboty może zainteresować, więc no, polecam się uwadze, żebyście zapamiętali iskać z Foxcode, to jeszcze na 3 slajdzie. No i to w sumie tyle.
Jak znajdujecie klientów? Współpracujemy z agencjami reklamowymi. Bardzo często agencje stoją pomiędzy wykonawcą a dużym klientem. Więc to jest trochę siła rzeczy, tak? Jeśli będziemy kontaktowali się bezpośrednio z większymi firmami, no to za dużo nie zdziałamy. Ale wypracowaliśmy współpracę z dwiema takimi znaczącymi agencjami, od których mamy kolejkę zleceń. Więc ten model zdobywania klientów jak na razie się sprawdza. Aczkolwiek również mamy klientów własnych, z tym, że są to mniejsze firmy, mniejsze projekty, ale mogę powiedzieć, że tak samo ciekawe. No, co można liczyć, dołączając do naszego zespołu? Pytasz o... O projekty, tylko o projekty. Co ci przyszło do głowy? Powiedz nam. ciekawe zadania. Znaczy, no wiadomo, że można liczyć na wynagrodzenie, tak? Ja teraz mówię. Słuchajcie. Są firmy w Polsce, które płacą. Taka była twoja intencja. Tomek myślał jeszcze o coli dodatkowej piątki. Znaczy, ja myślę, że jako mała firma to, co mamy najciekawszego do zaoferowania, to jest właśnie mnogość różnorodnych projektów. To znaczy, to nie jest wpadnięcie w jakieś korporacyjne ramy i przez najbliższe dwa lata rozwijanie jednej aplikacji bankowej albo jakiejkolwiek innej. To jest zmiana tematu co miesiąc czy co dwa miesiące. Oczywiście to też wymaga jakiejś chęci, tak? Nie każdy chce skakać po tematach, którymi się zajmuje. Ale na pewno to jest coś, co jest bardzo interesujące. Jesteście na New Comic? Może już? Nie, jeszcze nie. Myślimy na to. Jeszcze wracając do pytania Jacka. Właśnie klient, także współpracujecie ze swoimi firmami? Czy staracie się pozyskać nowych klientów? Czy te projekty pochodzą z twojej grupy firm? Czy to jest większa? Jakie było pytanie? Jakie było? Bo nie było, słuchajcie. Pytanie, czy, jeśli dobrze rozumiem, czy klienci do nas wracają, tak? Czy mamy zamknięte grono klientów, czy to się rozwija? Tak. Czy to jest tak, że do was w czasie klientów, którzy zrobili, czy wy się do klientów, do nowych firm, proponujecie swoje usługi? W tym momencie bazujemy na tym modelu współpracy z agencjami, bo to bardzo ciekawie się sprawdza. To jest coś, czego my, znaczy tutaj zawsze jest coś, czego my rezygnujemy, czyli może jakiś rozwój własnej marki, ale to, co zyskujemy, to jest ta współpraca, właśnie nie martwienie się o to, o klienta, który zamawia aplikację. Dlatego, że wypracowujemy sobie dobrą ścieżkę współpracy z agencją, to i oni są zadowoleni, to właściwie z każdą aplikacją do nas się zgłaszamy. Ilu ludzi chcecie zatrudnić? Na przykład gdybyśmy się wszyscy zgłosili, mamy szansę? No to będzie ostra selekcja. Chętni jesteście. Zrozumiałaś język na mówię? Tak. Ile? Jeden, dwóch, trzech? No, dwie osoby potrzebujemy, tak. O, zaraz. A docelowo? Tak. No docelowo w tym roku chcemy być firmą... W tym roku jeszcze? Tak, w tym roku potrzebujemy dwie osoby. Ale w przyszłym roku chcemy być firmą co najmniej 10-osobową. Tak, żeby też prowadzić więcej projektów równolegle i projekty większe. Istotne jest jeszcze to, że my zajmujemy się wyłącznie Androidem. To znaczy nie bierzemy na siebie aplikacji iOS-owych. To jest dosyć kuszące, bo jakoś jest większe parcie na iOS-a.
ale zdecydowaliśmy, że będziemy się mocno specjalizować w Androidzie i dostarczać po prostu w tej technologii najlepszą jakość, no, jaką się da. Tylko natywne aplikacje? Słucham? Tylko natywne aplikacje, co hybrydowe? Tylko natywne, okay. Tak, tak. Natywne, żadnych HTML-ów, piątek. No i, no może to nieskromne, ale muszę przyznać, że aplikacje, które wychodzą z naszego biura, naprawdę są na topie, jeśli chodzi o polskie aplikacje na Androida. To znaczy mało jest takich, które ja widziałem, które są no tak samo fajne pod względem graficznym, czy tak samo fajnie działają. Okej, okay, zawsze można... Mało widziałeś. Dokładnie. No ostatnio jedna z naszych aplikacji była w pierwszej 50, awansowała do pierwszej 50 top free applications w Google Play. Więc no to jest, i to nie top news, czyli z nowych, tylko wśród wszystkich darmowych. Więc no to jest duża satysfakcja dla nas. W przypadku, bo to była akurat ta gra, ale wyprzedziła dużo fajnych gier, takich jak tam niektóre Angry Birds, czy no inne znane tytuły. Oczywiście my nie mamy miliona ściągnięć i później zaczęliśmy tak łagodnie spadać, ale mam screeny, gdzie jesteśmy powyżej 50 miejsca. No więc tyle chwalenia się może. Zacząć samodzielnie płacować.
troszkę innych niuansów, również za historię, które dobrze znacie, ponieważ może się zdarzyć, że można zorganizować, prawda, całkiem spory klaster danych i konfigurując go na początku usera, to zmiana niektórych parametrów może wymagać całkowicie zmiany danych na początku. To jest jeden z przykładów. A z momentu, mam doświadczenie z poprzedniego wykładu. Głośniej. Mam doświadczenie z poprzedniego wykładu, gdzie łączyłem o 2 godziny, także dzisiaj postaram się szybko i zmienić, że jest dosyć późno, że tak w ciągu godziny cały zawrzeć. Na początku jeszcze raz zapytam, powiem o pozycjonowaniu i replikacji. Bardzo krótko, postaram się tutaj z aspektu od strony faktycznej powiedzieć, jak partycjonowanie i replikacja działa. Na samym końcu pokażę, dlaczego jakby zastosowałem specjalnie wzorzec w klasie takim, który tutaj będzie nam pomagał. Później pokażę, jak szybko startować z The Sandbox, z samym środowiskiem. Pokażę, powiem, że dobrze jest używać paczek DataStaxa, takich półkomercyjnych. Pokażę, jak dołączyć node do istniejącego już chyba startującego. Później nie było już bardzo krótko, ponieważ pamiętam chyba też o tym modelu. Jeszcze raz przypomnę jeden model i typy danych oraz jak, na co trzeba uważać pracując z nimi. Operacja na danych, jeden pierwszy punkt. Pokażę po kolei, jak ciągnąć dane, jak zapisywać. Pokażę takie typy danych digitalne, jak kontery. Na końcu odwołanie masowe, jak przygotowywać przez API Cassandry gotowe pliki ze Stables, potem jak załadować je w locie do klastra. Na końcu również bardzo krótko o kopiach zapasowych, które zachowuje replikację, to właściwie dobrze te kopie mieć. A na końcu narzędzia. Czym jest partycjonowanie? W sytuacji, gdy uruchamiamy klaster, tak? To składa się z iluś węzłów. Mamy do wyboru dwa partycjonery, random i bytecode. One decydują o tym, jak nasze dane będą replikowane, jak będą trafiać na poszczególne węzły. Trzeba rozumieć różnicę, że random partycjoner pracuje w ten sposób, że dane rozrzuca dosyć losowo po tokenie, który jest obliczane na podstawie hasza N5. Bytecode, łatwo się domyślić, umieszcza dane na skali, w pewnej kolejności. I teraz, aczek jest dosyć drobny. Przede wszystkim wspomnę, że gdy nie wiemy, jaki partycjoner wybrać, to możesz wybrać domyślny, czyli random. Random od siebie już jest bardzo szybki, ale sprawia również, że danych możemy sobie wyciągnąć, bo pytanie to pokazanie, czy sortować po kluczu, ponieważ te kluczy, one są, jak zastosuję, rozrzucone. Z kolei bytecode jest tego przeciwieństwem, gdy zrobimy range'a na, powiedzmy, tabeli, która do przykładu przechowuje nazwę użytkowników klucz, to będą one poukładane do WZ, nie ma problemu. Mianowicie zapisy, które przy bytecode partitioner są dużo wolniejsze. A z kolei, gdy widzimy, zrobimy jakiegoś mocloada, ta ilość opisów w naszym wzórza, możemy się przygotować na to sposób, czyli chwilowe przestoje pracy, mniejsza lub mniejsza. Mimo wszystko, używamy random partitionera, możemy użyć pewnego nowego zapytania, które pojawiło się w SQL wersji trzeciej, o czym za jakiś czas powiem, które pozwala usładniać, używając słowa token, mimo wszystko operować. Postaram się pokazać to na wielomogianizmie. Dobrze, ważna rzecz również, ponieważ może nie do końca, ale tylko jedną postaram się potem wrócić, bo ona może prawie być do również te strategie. Te strategie rozmieszczania danych w klastrze przy replikacji podstawowa single najbardziej
dynamicz na takim środowisku deweloperskim niedużym. Polega na tym, że tutaj w tym wypadku mamy jakby trzy kolumny list, które na tęcze cztero, na klastrze cztero węzłowym są replikowane jakby wokół klastra, a zawsze znajdują się obowiązkowo w jednym datacentrze. Natomiast drugi network topology ma co do siebie, że nie znajdują, klikując się w obrębie jednego klasa, ale jeszcze trafiają do innych datacenter. Ja tutaj powinienem jeszcze u góry wstawić adnotację, że tutaj mam jedno datacenter, jedno i drugie. Raki, czyli też półki. W tej topologii ona, sens jest je stosować w sytuacji takiej, gdy mamy właśnie tylko datacenter i znajdują się one w różnej lokalizacji. Aby oczywiście chronić lepiej dane. Szybki start. W naszym tutaj przykładowym środowisku będziemy mieli mały klaster złożony z trzech osób. Chciałem Wam pokazać od innej strony Cassandra, to znaczy najpierw wystartować dwa nody, a później pokazać, jak startuje trzeci, ale okazało się, że załadowałem około 2 giga danych i po połączeniu tego trzeciego noda dane zaczną się replikować, kopiować i potrwa to n minut. No nie dużo, może 10, może troszkę więcej i nic tracić czasu. Jak to wygląda? Wirtualny hostescript, jeden jest seedem. Seed zawsze występuje w jednym datacenter. Jego rola jest taka, że ponieważ nie ma mastera, nigdzie nie ma mastera, wszystkie hosty są jakby można powiedzieć takim slave'em, więc on również zachowuje się tak jak inne hosty. Przechowuje dane, ale również zna topologię danego klastra. Wie, jakie hosty przechowują de facto jakie dane, mając właśnie ich tokeny. Gdy on umrze, umrze to w naszym przykładzie mamy po prostu podsieć z trzema hostami, które mają właśnie tokeny. Tokeny są liczone przez takie narzędzie, które za chwilkę. SIT ma zawsze token zerowy, a pozostałe są obliczane na podstawie takiego range'a 2 do 127 potęgi minus 1. Zapewne, gdy nie będziecie mieli dosyć Cassandry w tym układzie, być może uruchomicie ją na pojedynczym środowisku, zawsze token dla jednego hosta będzie zerowy. Cóż jeszcze, zalecane JTR. Kolej koniecznie Oracle, właśnie wersji 1.6.19. W dużych środowiskach koniecznie system X4, żeby zachować możliwość generowania bardzo dużych plików, wyżej 16 bitów. Musimy pamiętać dokładnie. SPAW. Obowiązkowo wyłączamy. Czyli nie lepiej, żeby na moim środowisku Cassandra chodziła jako osobny proces. Cassandra biega na dwóch portach. Pierwszy służy do komunikacji do Rift i drugi 7000 domyślnie jest taki służący do komunikacji wewnętrznej dla Cassandry. Dobrze, gdy te porty nasuwają na różnych interfejsach sieciowych. Jeszcze może o sprzęcie. No, koniecznie jak najwięcej pamięci, jak najwięcej rdzeni procesora. O SPAP-ie powiedziałem. Oczywiście zainstalowano również DNA. Można powiedzieć, że tutaj tyle. Za chwilę, dzisiaj będę Pan pokazywał danych i modyfikacje. Bazowali na kursie modelu. Miał być według agendy wstępnej model bazujący na wykorzystku częściowym, ale nie udało mi się wygenerować przykładów danych. Chciałem, żeby ich trochę było. Mam na ten model bankowy. Jest dostępny taki przykładowy data generator, który jest na moim GitHubie, który mam później dostępnie. Pokazuje on, jak tworzyć takie przykładowe SS tables. Tylko potem mówimy o modelowaniu. Model jest prosty. On tutaj w takim modelu pseudorelacyjnym przechowuje kilka tabel z kluczami oznaczonymi literką R. Jeszcze mam klucz, którego tutaj nie pokazałem. On jest utworzony już na jednej kolumnie. Klucz tylko sekundę. Klucze primary to klucze odpowiadające za key.
pandemicznym stabilizm. Podczas sekundarii są dostępne jako wyłączona kolumna. Teraz bardzo ważna rzecz. Zapewne tak samo jak w dyskusji trzeba wiedzieć, na jakiego typu kolumnie jakiej warto założyć. Dla przykładu, bardzo prostego, dajmy na to albo, no dobrze, portal społecznościowy. Gdybyśmy mieli tabelę użytkowników, to nie ma sensu zakładać jej na kolumnie e-mail, bo każdy jest różny, tak indeks się zacznie. Powiedzmy, można założyć taki indeks na kolumnie, nie wiem, płeć, kraj. Tam nie ma dużo wartości różnych, więc on będzie efektywny. Jak taki, to jest wtedy model relacyjny ze Sklera, jak w Cassandrze, on jest pokazany na podstawie, na przykładzie dwóch tabel. Ja czasami będę mówił tabel zamiast kolumn familii i baza zamiast keyspace. Polski piękny język, sama cała prezentacja dzisiaj po polsku. Dla dwóch przykładowych kolumn families mamy jedną ekran z kątami, to jest konta. Ważna rzecz, jak macie pytania, to proponuję od razu. Zapytania również na początku. Rozumiem, że tak nudzę, że wydaję brak. Okej. I kolumny. Szczególne kolumny, które to nasze wrosy przychodzi. Wszystkie jednostki wywołują dane typu wstęp. Jest to kolumna standardowa, która poza wierzchem zawiera po prostu układ kolumn. Jest też drugi typ danych w Cassandrze. Super kolumna. Niektórym jest o tym zrozumieć. Z moimi uczelniami, chociaż się tego nauczyłem. Mianowicie super kolumna wprowadza trochę takiej struktury drzwiastej. Czyli mamy wiersz, który zawiera kolumny i kolumny mogą zawierać podkolumny. Ważna uwaga jest taka, że na tych podkolumnach na zielonych już nie będziemy mogli założyć takiego trzeciego poziomu. To jest niedostępne. Na razie ze względu na architekturę, która pewnie prędko będzie, wciąż wartość typu string, dokładnie T8, która w kluczu odzwierciedla numer konta. Tutaj mamy timestamp, który odzwierciedla datę jakiejś operacji, no i kolumny, tak? One są na tyle, myślę, counterpart, czy to na drugiej, numer, balance, jakiś kwota przelewu, czy też wypłaty. W tym wypadku, nie w tym, wyżej, na kolumnie limit sesji jest założony sekundary, ponieważ wartości mogą być w zasadzie dwie, PRN i co dalej? Tych danych w Cassandrze nie ma ich wiele. Jedna jest pominięta, prawie celowo. Jak widać, mamy dostępne sporo typów. Tam nie przecinek. To są aliasy, tekst do warczera, do teksta, timestamp, czy też time UID. Tutaj może też warto wynikać w płatce. Warto powiedzieć, praktykuje longa, jak mi się wydaje. Raczej tak, brakuje chyba longa. Tutaj dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Dla przykładu. Takiego jak ten na poprzednim ekranie, gdzie państwa z wartością typu long, która odzwierciedla datę operacji, w takiej bazie pseudobankowej long ma sens, bo nigdy nie można wykonać więcej operacji fizycznej niż jedna, więc nie napiszę sobie wartości w kolumnie, ale powiedzmy w portalu, który dajmy na to będzie zbierał jakieś głosy na Eurowizji, tam ilość danych, która przychodzi naraz z SMS-ów domyślam się, że mogłaby przekroczyć 1000 sekundę, więc należy dawiąc dane, pomyśleć o tym, aby umieszczać timestamp z dokładnością do nanosekund. Jest do tego gotowa klasa Hector, która dzisiaj będzie jakby też tematem przewodnim. I również Time ID, który w wersji pierwszej jest, oczywiście co ważne, tylko w wersji cyklu pierwszej, odzwierciedla nam w pewien sposób timestamp i to jest adres mark danego hosta, z którego pochodzi. Bardzo ważna rzecz, może ktoś z Wami będzie kiedyś Cassandra chciał aktualizować na
na jakichś FOPS-ach. Dużo FOPS-ów działa w ten sposób, że dostajemy Linuxa, który ma interfejs sieciowy 1, ale on ma 0 MAC adres. Ja się spotkałem z tym, że jesteśmy zwirtualizowane na FOPS-ach w bazie 3 hostów i oczywiście wszystkie miały ten sam adres MAC, więc timeline się powtarzały. Bardzo ważna rzecz, zanim przejdziemy właśnie do tematu, jakim jest odczyt zapis danych, consistency level. Consistency level możemy ustawić w CLI, w takim interfejsie do wysyłania zapytań konsolowym, możemy go wskazać właśnie do Hectora. On pokazuje, znaczy pokazuje, w pewien sposób zapewnia nam to, że odczyty zapisy w API będą prawidłowe. Domyślnym poziomem jest quorum. Te dwa są stosowane tylko w przypadku strategii, nie single, tylko właśnie network topology. I stosując dany poziom konsystencji, jeśli zastosujemy poziom quorum, czyli domyślny, nasz klient podłączony powiedzmy do jakiegoś innego hosta nie zwróci wyjątku, zapis się powiedzie, jeśli nasz rekord, który wrzucamy do Cassandry, zostanie zapisany w co najmniej n plus 1 łamane na 2, takie magiczne. Nk to jest replication factor. W naszym przykładzie, który pokażę, gdzie mamy 3 hosty, replication factor ustawiam specjalnie wadliwie na 2. Czyli replication factor mówi, że każdy rekord, który wrzucam, ma występować w 2 kopiach. Pierwsza na ośrodku docelowym, druga gdzieś na pozostałym node. Więc przy poziomie quorum zapis się upowiedzie przy momencie, kiedy zapisze się w 2 nodach. Poziom N jest stosowany tylko przy zapisach. Dostaniemy wyjątek, czytając dane z poziomu konsystencji ustawionym na N. Przy 1C zapisy się powiadomią, czy rekord trafi co najmniej w jednego hosta. 2-3 łatwo się domyśleć i all najbardziej restrykcyjny. Mamy 100 hostów, wpadnie chociażby 1. Przy poziomie AL absolutnie nie zapiszemy danych. Państwo widzicie, że inwestycyjny czy warto go stosować, trudno mi znaleźć aż tak paranoidalne jakby zastosowanie. Przechodzimy do zapisów odczytów. Ja myślę, że może najpierw przejdę przez wszystkie ekrany i dopiero wtedy podłączę się, żeby pokazać, jak wygląda odczyt, co dostajemy. Na początku insert. Tutaj mamy wszędzie jakieś API, mamy właśnie API biblioteki Hector. Co tworzymy? Zawsze tworzymy mutator. Wszędzie pojawia nam się statyczna klasa HFactory, która udostępnia właściwie te wszystkie punkty, którymi operujemy na Cassandrze. Wszędzie keyspace jest takim uchwytem właśnie, wiem coś jak połączenie, tak, które wskazuje konkretną bazę, w której nie strzelamy. Wszędzie serializery. W tym przypadku wszędzie jest 3 serializery, które przechowują, które mówią, jakiego typu są dane, tak? Kto o tym nie musi wiedzieć. Co mamy w tym wypadku? Na początku insert, który będzie nam mówić, do jakiego klucza, do jakiej kolumny familii co wrzucamy. Mutacja wykonuje ten execute, to jest jakby zbędne. Mutacja dostarcza nam batche, zapytania wsadowe, które najpierw zbiera dwa inserty i później je wykonuje. To jest właśnie tylko po to, aby operacje te działały szybko. W pierwszym przypadku do kolumny, do klucza 99.0.3 mamy kolumny first name, bardzo się uczył i analogicznie do last name. W SQL-u robimy to samo. Hector również udostępnia zapytania SQL-owe, bo no, chyba nie ma sensu ich stosować, tak, bo mamy cała dostępna. Analogicznie, to jest jedyny customers, banalny, nie muszę mówić. Key, jak to słowo kluczowe, key. OK. Usuwanie danych. Ten przykład usunie cały wiersz. Możemy też usuwać tylko dane kolumny, która podając jej nazwę. Jak na razie wszystko jasne?
super. Niestety, jak widzicie, zupełnie przez przypadek nie mamy tutaj sekcji z wydaniem SQL-owym, bo SQL w ogóle nie obsługuje tabel column families typu super. Nie wiem dlaczego, ale tak zrobimy. O, ponownie. Szybkie. Nie możemy wykonać zapytania typu update countery, typu równe. Takie zapytanie nam się niestety nie powiedzie. Obsługują tylko operacje typu dodaj, odejmij. Nie tylko oczywiście jedynkę, możemy dodać dowolną wartość typu long. Slice. Slice jest jednym z podstawowych zapytań do wyciągania szerszych zbiorów danych. Co robimy w nim? To jak widać, właściwie służą nam do pytania jednego klucza i określonej ilości kolumn. Jak widzicie, tworzę takie zapytanie, podaję kolumn familii, klucz, z którego chcę czytać i jakiś zakres. Zakres jest nulowy, czyli mam zacząć od początku. W kolejności rosnącej i przeczytać cztery rekordy. Wszystko to pokażę na przykładach. To był slajd. Super slajd zrobię Państwu samo. Tylko, że na super kolumna. Robię to z tym wyjątkiem, że podając range podaję zakres na super kolumnie i dostanę całe wiersze, wszystkie wiersze, jakie znajdują się w super kolumnie. Właściwie to zbliżamy się do końca w tym punkcie agendy. Kolejne zapytanie, wręcz. Ręcz ma to do siebie, pobiera taki zakres tablicowy. W nim podajemy klucze. Tu są tylko dwa, może być ich po przecinku podanych n więcej. Podajemy ręcz. W tym wypadku będę pobierał posortowane recyklalnie kolumny od A do maksimum prostej. I nie chcę, żeby było więcej niż 10, mimo że znam je, która bardzo jest dosyć prosta dla mnie. Podaję tę dziesiątkę, żeby było jasne, że można to zrobić. Równie dobrze mogą tam wpisać long max value, tak dosłownie to samo, a pewnie jest SQL-owe. Po dwóch kropeczkach zakres from accounts, gdzie klucze. Multiget robi praktycznie to samo, tylko że zamiast zakresu podajemy po przecinku nazwę, konkretne nazwy kolumn, które chcemy podać. Po co takie zapytania? W portalu społecznościowym przykładowo wchodzimy na stronę z followersami, osobami, które lubią czy też śledzą jakieś zdjęcie. Zupełnie w innej kolumn familii mam nazwy tych użytkowników, które są w kolumnach, więc łatwiej jest są podać. I następnie nazwy tych użytkowników na to właśnie umieszczę jako klucze i w ten sposób łatwo pobiorę wszystkie dane, jakie chcę. Od razu zaznaczę, że wszystkie tego typu zapytania wyparali są kaszowane. I jesteśmy blisko końca. To samo tylko, że ten sam slajd, tylko że operujemy w nim na indeksach.
założony wcześniej indeks, tekst finalny Alma Mater Limit CCE pozwala nam na podanie konkretnie wartości tego indeksu. Robimy to analogicznie po endzie. Jeśli odwołamy się do jakiejś kolumny, która nie ma indeksu, dostaniemy wyjątek, ale nie pamiętam jaki. Mówię specjalnie, bo Cassandra potrafi wypluć null pointerem albo broken pipe, a powody są nieraz naprawdę zaskakujące. Kont. Przed drzwiami sobie innej polega właśnie na tym, że Cassandra nie potrafi zrobić konta. Konta, czyli operacji, która zwróci nam liczbę wszystkich kluczy w danej tabeli. No ze względu na architekturę, gdyż nie dało się tego zrobić, chyba nigdy nie będzie to dostępne. Ale jest dostępne, mimo wszystko, z tym AVI. Tylko że, gdy wykonamy taki zapytanie na naszej tabeli, która obecnie zawiera około 200 tysięcy chyba wierszy, zapytanie nie zwróci nam wcale 200 tysięcy, tylko zwróci nam 10 tysięcy, ok, jak wspominę tą część, dostanę 10 tysięcy. Dlaczego? Limit domyślny wynosi 10 tysięcy przy selektach. Wtedy ten gwiazdka robi, że robi sobie gwiazdka, ściąga wszystkie rekordy i zlicza w pamięci. Czyli jest to taki pierwszy krok do tego, żeby zarządzić sobie serwer. Mówimy o operacjach typu zatrudnionych, a jeszcze nie pokazałem, powinienem to zrobić na początku, jak tworzyć taką operację. Pierwsze zapytanie tworzy nam całą bazę, cały key space. Obowiązkowo podaje strategię rozmieszczenia oraz przy opcjach, które podałem, location factor wyjeżdża. Tutaj zakładamy nam konkretną tabelę, mówimy jakiego jest typu, mówimy jakiego typu jest komparator. Komparator sprawdza nam typ, weryfikuje nam konkretny typ wartości, jaki wpada do nazwy kolumny. Domyślny validation class, keeper validation class, również UTF. Tutaj podaję typ counter column type, czyli wymuszam, aby wszystkie kolumny były właśnie licznikami. W tabeli typu, w tabeli, która przygotowuje counter, mogą być tylko counter. I dane w Cassandrze są tylko w trybie, jakby nie musimy nigdy definiować. Nigdy nie musimy definiować kolumn składów, no ale dobrze jest to robić. Dobrze, ładowanie masowe, zaraz do niego przyjdziemy, tylko bym chciał pokazać jak najszybciej wszystko to samo, co było na tych ekranach, tylko że troszkę bardziej na żywo. Zabiera wszystkie te zapytania, które były przed chwilą na ekranach. I jeśli będziecie mieli taki klaster z takimi danymi, jakoś to udostępnię, to będzie to dobry punkt wyjścia, tak? Do tego, żeby się uczyć dalej. Parę może taki agregator, który wykona wszystkie te zapytania.
implementacji konterów z wartości 1 do 2 i z powrotem implementacji do 1. Był slice, który pobierał numery rachunku przypisane do EPA. Był także slice, który szukał nam historii transakcji. Wiem, że ciężko się to czyta. Również wręcz. Jak mówię, źródło są już w sieci i polecałem, jakby się z nimi zapoznać. Teraz konsolę QL, na której będziemy zapamiętać te zapytania. Pierwsze wydawało nam wartości, co wydawało pozornie. Wszystkie kolumny teraz przypisane do danego klucza. Są tylko dwie, zgodnie z tym, co wykonałem. Usunę całą tę kolumnę. Zapewne się udało. I pusto. Teraz pobiorę kolumnę branch z tego account z klucza. Wszystkie te pierwsze cztery kolumny z tabeli posądek transu. W tym wypadku tej tabeli nie ma żadnej wartości, to jest całkowicie dopuszczalne. Kolumny nie muszą mieć żadnej wartości, mogą być po prostu nula. W tym modelu właśnie tak są dane przechowywane, gdzie value stanowi nazwę kolumny. Całkowicie nowy jestem. No jedynie co to widziałem Kamila prezentację. I zastanawiam się, pokazałeś update i selecta i na mnie to nie zrobiło wrażenia. Powinno? Nie. Okej, dlaczego to jesteś cholernie wymagającym słuchaczem? Chciałem zero-jedynkowo, jakby zawrzeć wszystko, zwłaszcza, że tyle nie ma wcale wiele, bo za chwilę jesteśmy dalej. To jest udowodnienie tego, że coś takiego jest, update i select i że to można... I tylko tyle, tak? To tak, mam nadzieję, że to nie boli, no, czas jest tylko krótko. No. Nie, jasne, tak. To właśnie zachodzę w głowę. Znaczy, to chodzi o to, że no, deprecjonuje wasze umiejętności, to, że... Może fajnie by było jakbyś tutaj dodał te wartości, a z innego teraz spytał albo coś takiego, może to by na jasno bardziej... To chodzi o to, czy właśnie jest coś... Coś stoi za tym update'em i selectem, czy jakaś magia się dzieje, która sprawiła, że myślałem, że to warto pokazać. To znaczy, kontery są chyba unikalne w Cassandrze i tak jak mówię, ich nie można w ten sposób obsługiwać niż przez takie algebraiczne plus minus. To jest w zasadzie dobre. Raczej nie. No, to, nie wiem, czy dobre, czy złe. To jest rozproszone rozwiązanie, więc wszystkie dane możesz tam pchać, masz te dane poszukiwane z instancji i te dane mogą być, będą w jakimś punkcie czasu, ale ty odpytując teraz niekoniecznie dostaniesz najaktualniejsze wersje tych danych. Dobra, to jest tak. Kantery zawsze chcesz mieć aktualne, więc raczej są sami obsługiwać. Coś do Jacka teraz. Coś
nasza figa. Pobrałem pierwsze wszystkie kolony od A do A do Crossdate z pewnego zakresu kluczy, czyli z całej jakby nie wiem, no, jeśli można powiedzieć, że tutaj występuje jakiś układ tablicowy danych, więc wyciąłem z niego pewną porcję. Spróbuję wykonać to zapytanie drugi raz. Działa. Wiadomo, nie działa. Wiadomo, działa tylko za pierwszym razem. No właśnie to jest zaskakujące dla ciebie, że teraz działa, czy to, nie, to nie powinno działać, czy powinno działać? No, dobrze, gdy działa. Ale działa, to znaczy, że nie, nie zwracać za drugim razem wyniku? Nie, czy zwracać cały czas. A, można go zachwycać. No. Kolejne zapytanie oczywiście nie zadziałało, jak powinno. Kolejne zapytanie miało pobrać klucz i dwie kolumny. I możesz nam powiedzieć właśnie, co teraz chodzi po twojej głowie? Czego szukasz? Teraz chciałem znaleźć trzy klucze, co najmniej trzy klucze. No dobra, nie zwróciłeś trzech kluczy. Co mogło być przyczyną? Dwa różne dane. Mianowicie zaszła pomyłka. Mianowicie na środowisku nowym, na którym pracujemy, zainstalowałem się Cassandra w naszej wersji. Niż wersja API, z którym przygotowałem Sustainable. Musiałem więc generować dane jeszcze raz w moim API i go załadowałem. I w międzyczasie gdzieś w trakcie tutaj przygotowania prezentacji mam inne klucze. A to Cassandra nie da się jakoś bezboleśnie zrobić upgrade'a nad nami? Upgrade'a to znaczy? To znaczy wychodzi nowa wersja z poprawionym fiksem bezpieczeństwa i chce się zaupdate'ować. Mamy wersję bezproblemową w grubych wersjach. Wcześniej nie było jakieś problemy, ale to dawno. A teraz ponoć to bezproblemowo. Znaczy, aczkolwiek tego Tomek nie potwierdza tym przykładem. Znaczy nie, to jest zupełnie inny przykład, bo jeśli mówimy o upgrade'ie, to mówimy o tym, że mamy już dane projektowi, podpowiedzimy to po rdzeniu i nagle wszystko zmienia. Zdarza się, że trzeba wchodzić w klaster i wykonać po prostu naprawę. A może mieć klaster różnych wersji? Raczej nie. Znaczy można, tak samo tam prowadzić diesla do samochodu, który jeździ na benzynę. Ale jeszcze pytanie, ta naprawa jest bezpieczna dla danych? Czy w sensie nie stracimy niczego? Chciałbym powiedzieć, że tak. Pewnie dział marketingu twierdzi, że tak, ale ponieważ jest to rozwiązanie darmowe i nikt się nie przejmie tym, że zniknęło nam tylko te kawałki danych, to nie potrafię się odpowiedzieć na to pytanie, może to będzie bezpieczniejsze, co tak jest, nie wiem, wykończę. Nie wiem. Dobrze, czyli znalazłem klucze, które są w stanie. Masz ten zespół? Sobie kluczy, ale możemy to zrobić taką sztuczką. Oczywiście działa to wiele woli. Możemy użyć właśnie czegoś token zacząć generowanie. A, widzę się. Mówiliśmy, ale jest to dostępne tylko w wersji trzeciej. Z duela, muszę się przepiąć. A ty wiesz, i to będzie dalej. Po drodze łapiąc swoje, nie? W ten sposób zasięgnąć właśnie klucze. Cały jakby klucz polega na tym właśnie zasięgnąć dane zeterować, że przebijemy po prostu klucze, która mamy upartyczniona, że jest odrzucona. Z tokenami korzystając właśnie z iteracji po tokenach, więc jest mi poradzić. Mogę pobrać kolejny zakres. Jeszcze kolejny. I tam się zgodzi. Biorę znów rekordy od pierwszego.
firmami, żeby pobrać te informacje? Za każdym razem? Tak, to było na pewno na części teoretycznej. Kassandra to był głosy, aby odnaleźć dane rekordy w klastrze. Będzie ona widziała, który na zapewne znajduje. Gdy wykonamy tego renta banalnego, który w jednym zapytaniu zawiera N kluczy i jeszcze jakiś zakres kolumn, to to nie będzie na zapytanie. To zapytanie ma trafi do węgła, ale zapewne poleci po wszystkich, tak? Bo to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu mamy zbierane. To wcale nie oznacza, że jest to jakaś wada i że to trwa to strasznie długo. Nie chcę teraz tego osiągnąć, to bardzo szybkie. Wracamy. Ładowanie masowe. Jak przenieść nasze dane? Jak przenieść dane ze SQL-a? No bardzo proste generalnie. Używając API Cassandry mamy to taki obiekt, jak właśnie SSL Table Writer, który tworzymy podając katalog, dając partycjoner, nazwę keyspace i column family. Kolejny ten parametr, który właśnie to jest właśnie walidator dla kluczy. 0, nie pamiętam. Przepraszam, 64 to był for. Co robimy? Wszystko w Cassandrze, które już jest przechowane na dyskach, jest w postaci tablicy bajków. Udostępniam również u siebie w GitHubie cały ten datagenerator, który posłużył do przygotowania klastra, więc tam już będziecie mogli też się w to zagłębić. Wejdę, po prostu piszemy nowy wiersz. Dodajemy kolumnę, robimy to do tego momentu, aż mamy wszystko gotowe. I zamykamy writer. Jaki jest tego... Aha, dobrze, za chwilkę. I to narzędzie przygotowuje nam w określonym katalogu gotowe pliki SSPages, tak, które stanowią już naszą bazę. Co z tym zrobić? Trzeba takie załadować. Używamy do tego też narzędzia z pakietu Cassandry instalowanego domyślnie, które wydają nam za postęp, gdzie chcemy zdystrybuować nasze dane i ścieżkę do katalogu właśnie z tablicami. Musi być zachowana taka struktura niestety. Jeśli tak jak w przypadku tutaj mamy dane sterowane w keyspace na nazwie bank i tu się właśnie pomylimy, to przykładowo udostępnianiemy wyjątek .files. Cóż, niestety, że inna metoda to dane w formacie JSON. Jest osoba narzędzia SSTable.json i JSON.SSTable, które potrafią plik w formacie JSON, który jest skonstruowany, wpisać po prostu do bazy i vice versa. Tylko, że tego się nie powinno używać, znaczy nie powinno, nie, ponieważ jest to ograniczenie. Ile danych, które pamięci RAM. Chcemy załadować pliki 10-gigowych, robimy jakieś 12 gigabajtów RAM. Więc jest raczej mało użyteczne. A to działa z pliku, tak jak to? To jest to narzędzie? No, może w cały plik. Aha, z tym zaraz. Aha, z trzeba coś skomentować, to jest wymienia. No, może by było. Może kiedyś to korzystanie do danych. Zadanie wymiany. Właściwie, jeśli po co replikacja, tak? Kopie się przydają, tylko na jeden węzeł, który na przykład przechowywał dwa tera danych, tak? Przywrócenie ich przez naprawę klastra trwa, zwłaszcza w dużym centrum, może trwać to zbyt długo, więc bardzo lubię kapy, które się nazywają snapshotami. Można je wykonywać w trakcie pracy, nie trzeba nic zatrzymywać. Używamy narzędzia NodeTool, mam krótki koniec. Snapshot tworzymy. Snapshot wykonuje się i kopiuje tablicę do określonego katalogu. Możemy sobie wtedy bezpiecznie, nie wiem, mieścić na tysiękach. I później wykorzystamy. Oby nie, ale wykorzystamy te snapshoty w momencie, kiedy pada klaster. Jeśli klaster pada definitywnie, czyli na przykład cały dysk, możemy fizycznie przywrócić go do życia, zainstalować Cassandrę, przywrócić token, który był przypisany do tego węzła, koniecznie ten sam, skopiować snapshoty i to wszystko. Jeśli na przykład commit logi, to należy go czyścić, skopiować
snapshoty i to jest wszystko. Jesteśmy bez końca. Narzędzia. Są to narzędzia, kicik sandwich, czyli non-stool. Czasu, jeśli nie wiem, to oczywiście mogę pokazać.
celi i po drodze jeszcze usunę jeden z kostów i zrobię to widzę, że nie chciałby podnieść, bo to wchłaniasz to co piszesz właśnie. O, może lato? Nie. Znaczy zmienisz ten hałk, jak podnieść po prostu do rąk. Trzy nowy i replication factor jest 2. Dodane było pewnie bezpieczne, powinien wynosić 3. Na końcownikach jest narzędzie do strony nowej, na której można łatwo sobie podać parametr, czyli podać ile mamy nowów, jaki ustawiliśmy replication factor i jaki consistency level będziemy używali. A on dokładnie nam wtedy wyświetli, ile hostów w klastrze może umrzeć, żeby dane wciąż były bezpieczne. Między innymi teraz zrobię z tego lista. I to działa. Konsekwencja leży do wchodzi z defaultowych tej chwili, czyli nasz quorum. Ja jeden host z shutdownu. Forum musiał być jakieś inne. Można pamiętać, bardzo się ostatnio w domu, gdy testowałem, była jedynka. Oczywiście dostałem wyjątek. Dane niestępne. Umarł jeden post. Znaczy to nie do końca o to chodzi, bo są dwa narzędzia te konsolowe. Jedno to jest właśnie ten CLI, które do administracyjnych bardzo rzeczy jest. Może tam jakieś zapytania robić, tylko to zawsze ma consistency level 1, więc jak po prostu spróbuję się podłączyć do jakiegoś hosta i ja leżę, no to nie dostaniesz tych danych, a już sterowanie tym, jaki chcesz consistency level, to w tym cyklu LSH możesz robić, a tu po prostu jak tego nie będzie, to... To nie zawsze jest jeden, tak? Bo w helpie mamy komendę, która jest... Tak, ale nie możesz dla zapytań powiedzieć dla... Możesz? Mogę. W tej chwili ustawiłem one. Nie do końca. Ustawiłem quorum, a teraz ustawię one. To sprawi, że Cassandra będzie ciągnęła dane z co najmniej jeden hosta. I się powiodło. Dane są z replication factor 2, więc jeszcze te dane nam gdzieś dostały. Po tym, jak umarł jeden z hostów. Oczywiście, gdy przywrócę tryb quorum, to nie uda już mi się odczytać. Ponieważ Cassandra zaczął czytać w tym wypadku z dwóch hostów i na pewno nie ma wszystkich kopii danych na dwóch hostach. Część na pewno jest na trzecim, do tego właśnie wyjątek. Zacząłeś kiedyś kod na Cassandrę? Troszkę. Zdziwiło mnie, że tam wyjątek poleciał w linii 12003 w Kartubeś i jak bardzo to przydało leczył, utrzymywałem się. Dwa razy nie myślę.
się właśnie przyłączyć do projektu, ale zrezygnował. Tak. To tylko jakaś ciekawostka na koniec. Znam się na pewno Raspberry Pi. Jakiś maniak wziął 4, postawił klaster w środku na Cassandrze, zapodał stres testy i no, działał mi to. Nie wiem, jak pakował tam pamięciowo. Cassandra, nie wiem, tam było 512 GB. No, się udało. Taka choineczka i do święta. Przyrodny link, drugi link to jest kalkulator właśnie, o którym mówiłem. Cały pomiędzy jest taksa klient wektora. Bo tutaj kod dopiero jest zabrany. Fundera mapę, taki pseudo-RM-owy, gdzie możemy podpiąć sobie przez dany obiekt bezpośrednio mapować pod kolumny, ale nie działa to, szczerze mówiąc, najlepiej i troszkę odradzam. Tutaj fajne narzędzie przygotowane przez kogoś do właśnie stres testów. Masowe stres odczyty wielowątkowe i tutaj nie GitHub. Tutaj znajdziecie między innymi przepraszam. Nie widać pewnie. No. Zielony jest lepszy. 200 mil, ale nie byłem w stanie zmienić koloru na szary, miałem jakieś zwarcie. Zajmę akurat przez wyjście z domu, więc zostało jak zostało. W tym roku będziecie mieli właśnie S-Stable Fake Generator do generowania przykładowych S-Stables. Będzie Hector Samples, czyli wszystkie te pytania, które się pojawiały na ekranach i które były takie nudne, oraz Helenos, czyli narzędzie takie GUI webowe do przeglądania, na razie tylko przeglądania danych w Cassandrze. Pytania? W tych przykładach tam parę razy też nie działało, więc pytanie, czy to, nie wiem, był twój błąd w tym importem danych, czy problem jest, nie wiem, z dojrzałością Cassandry i jej stabilnością? Ten, który się pojawił przez chwilę. No, nie, wcześniej. Jak pokazywałeś przykładowe zapytanie. A to ranger. Tam wybrałeś sobie 3 i momentu nie było wartości, tak? No tak, między ładowaniami, między migracją API